Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Plus. Adaś Plus, przepraszam. Chciałem sam popłynąć do naszej, powiedzmy, bazy, bo już się zgubiliśmy, już szukaliśmy razem, ale zmieniłam zdanie, tylko z jednego powodu. Tutaj kurczaka podpaliłem. Że po prostu zupgrade'owałem świat do wersji 1.19, bo my graliśmy na 1.18, a teraz będziemy grać na wersji 1.19, czyli najnowszej wersji Minecrafta. No i będę wam opowiadał, ale będziemy płynąć łódką i właśnie dlatego chciałam płynąć, bo tak to byśmy tracili trochę czas, jakbyśmy gadali o tym na naszej wyspie, a tak to nie będziemy tego czasu tak tracić, bo musimy się wrócić i do takiego momentu, tam do tej świątyni podwodnej, a potem jak ją znajdziemy, to musimy płynąć prosto w tą stronę. Chyba, że płynie. Jak słońce zachodzi. Więc niedobrze, że będziemy musieli się przespać. Ale co z nowości? Dajmy tą tarczę, jak płyniemy. Co nowego? Na przykład można zrobić, a tak w takiej zasadzie mało. Tak można zrobić, o, odnajdujemy się. Można zrobić łódkę ze skrzynią, a na pewno ją zrobimy, ale ją dam. Co jest nowego, to wam pokażę w naszej tam osadzie. Najpierw się zbliżamy do naszej osady i akurat zapadnie mniej więcej noc, bo słońce już zachodzi. Chyba się prześpimy w wiosce dla pewności. A przy okazji zbierzemy ich plony. Idziemy, buraki możemy wziąć, ale pszenicę tym bardziej. Ale się prześpimy jeszcze, jak już jesteśmy w wiosce, to możemy ją jeszcze splądrować z tego, co to ma. Fajne. No nie, motyki się sobą nie wziąłem, więc trudno. Hop. Bieramy łupy cenne. Cenne łupy. Z wioski. Mączka kostna. Dobrze wyjąłem. Nie, ale to pokażę wam coś z burakami. Napełnimy kompostownik. A nie, zabrakło nam. O, widzicie, jak napełnimy kompostownik, to wypadnie nam mączka kostna. A, dobra, to samo. Jak się przestraszyłem, że to jakiś mob. Nie, ale potrzebujemy, o właśnie, i taką mączką kostną możemy przyspieszyć rośnięcie. I będziemy zabierać mu nasiona, żebyśmy musieli posadzili buraki. On będzie je wsadził, my będziemy zabierać.
patrzcie. Można tak tylko klikać. Ile ich mamy? A, to sam wybrał. Nie my. Aha, to tak. To my je tutaj tak weźmiemy panu. Zabierzemy. Tak, i teraz to my bierzemy. I tutaj jeszcze panu zabieramy. Wiem, że nieładnie jest tak zabierać, ale cóż, oni mają tego dużo, a my buraków niekoniecznie. Ile tego? Nasion buraków, no buraków. Teraz burakami będziemy się na razie żywić przez jakiś czas. No tutaj mam jeszcze inne stoiska. Gdzie też możemy zgarnąć. Zgarnąć sobie nasiona. Hop. Wiem, że to nie jest ciekawe, ale no musimy wziąć te nasiona. Dla dobra, można powiedzieć, naszego kanału. Będziemy mieli buraki. Dobra, to nasiona. Pszenice nigdy nie za mało. Już tutaj różne rzeczy sadzą. No dobra. Jeszcze 2P. I mamy stak. Chyba tu były jeszcze na górze pola. Szybko się sprawdzimy, czy dobrze mi się wydaje, czy przeciwnie. Idziemy. Świnie lubią buraki, nie wiedziałam. Bo świnie lubią też marchewki. Świnie nie lubią pszenicy. Dobra, masz to świnio, jedz sobie. Teraz uciekaj od nas. Nie, tu nie. Nie ma, ale weźmiemy sobie pszenicę. Od zwierzątek. Teraz już tu wskoczymy. Nie. Ale tutaj gra nie pozwala nam wskoczyć. To sobie i tak poradzimy. Szybko witamy w wiosce. Nie wiem, czym to mieści się najszybciej. Kilofem to na pewno najszybciej, tak. Chyba mieczem. Albo w sumie. Dobra. Musimy zrobić też wyjście. I patrzcie. I hop. Z tego, z jednej takiej mam 9 pszenic, naciskam. I la, i mam dużo pszenicy.
Powiedzcie mi, że nie wiem, dlaczego powiedziałam la la la. Naszą też mamy nie ma mniej. Ale teraz... wracamy już. Bo przecież musimy zająć się. Musimy zająć się rzeczami Minecraft 1.19. Oczywiście nie wszystko możemy zrobić. Nie wszystko nas będzie jakby stać. Ale na większość rzeczy. Czekajcie. Nie, to w tym kierunku powinniśmy pójść. To też możemy postawić na małgrupy śmegnie. Ale tutaj mamy tajgę. Nie wyźle. O, patrzcie, delfiny wyskoczy zaraz. Nie, bo to ładnie wygląda, jak się płynie długo. Delfinki jakby też płyną z nami. No i dzięki temu szybciej płyniemy. I te delfinki też tak wyskakują. Wtedy obok nas tutaj na przykład. To ładnie wygląda. Płynny portalu. Trzeba będzie sprawdzić, czy jest zwiedzone. Chyba płyniemy nie w tym kierunku. No zaraz zobaczymy. Bo raczej to będzie dobry kierunek. Jeżeli okaże się, że byliśmy przy tym portalu. Ale nie byliśmy, bo tak to byśmy wzięli. Raczej to może żelazo. Znaczy, że to. Że złoto jest mało. Jest szybko się mieszczą, że tu jest złoto. Nie będziemy wyrzucać postawimy. I również to, bo kamienia mamy sporo. Buraki możemy też wyrzucić. Też mamy z takiego bloku 9 sztabek złota. To nam niepotrzebne. Obsydian oczywiście bierzemy. Dobra. Tak. Albo wrócimy na chwilę obsydian. Crafting, mam ze sobą crafting. Cóż, nie wzięliśmy to właśnie do tego obsydian. Byśmy od razu robili łódkę ze skrzyni. Noc. To my idziemy spać. Tylko nie chcę, żeby się okazało, że coś wyszło źle z tym upgrade'em i się świat nas zniszczy. Czekajcie. Dobra. Ale miejmy nadzieję, że tak nie było. O, mówię. Bo ja nie zrobiłam zapisu naszego świata zapasowego. Bo już to zrobiłam, zupgrade'owałam na świat, a potem dopiero pomyślałam, że mogę. Rozmieścimy ten telefon. O. Teraz tylko poszukamy na tej wyspie
bo no słabo, jeśli się okaże, no bardzo niefajnie, jeśli się okaże, że straciliśmy wszystko. Ale jest niestety duża szansa, że na miejsce że na miejsce tego, co zbudowaliśmy i otoczenia, wygenerowało się to tajemnica, jeśli dobrze pamiętam, co to tajemnica. To wioska. No trudno, ale tutaj trochę szkła potrzebujemy, chociaż butelkę dokładnie. To bym mógł wam słuchajcie, pokazać, chociaż to było to jakbyś nie udało nam się znaleźć, ale jeszcze okej. Dobra, odradzamy się. Ale jak my mogliśmy zginąć w lawie? Przez przypadek padłem. Nie no, dobra, musimy tak to zadbać o noc chociaż. O noc, ale no, jeśli znajdziemy jeszcze na świat, to jeszcze nie będzie takiej tragedii, bo nie mieliśmy tam aż takich bardzo ważnych rzeczy, ale i tak niestety je straciliśmy. O nie, a było to się robi. To wam powiem już, żebyście wiedzieli. Było to, że trzeba zrobić butelkę, nalać do niej wody, wziąć ziemię i tą wodę z butelki wylać na tą ziemię. Ale jeśli się zastanowimy gdzieś, no tutaj ten las mi przypomina trochę ten las, który był koło naszej bazy, więc jeśli bylibyśmy gdzieś koło niego, to by było nawet dobrze. No ale jak ja mogłem tam wpaść? Nie zdążyłam uciec i zginęliśmy. Przecież mogłem pod siebie podłożyć blok i wtedy byśmy wyszli z tego cało. Ale nie pomyślałem, bo zwykle właśnie się o jakichś rzeczach, o tak o rzeczach nie myśli, jak się jest w takiej sytuacji. Trudno, drewna potrzebujemy. Zrobimy nawet może już pierwsze schronienie. Tak. Hop. Hop. Jeszcze to drzewo zetniemy, jedną brzozę, pójdziemy szukać łowieczek. Łowieczek. No ale jeśli jeszcze znajdziemy naszą bazę, to nie będzie tak źle. Ale jeśli się okaże, że jej nie znajdziemy. Jeśli chociażbyśmy znaleźli wioskę, to by było
Dobrze. He, patrzcie, jak to ciekawie wygląda, jak się skacze. Aha, spadaj na mglu. Przeprawiamy się teraz przez tą górę. Przechodzimy raczej, ale wspinamy się też na nią. I na razie zwierzęta będziemy zabijać niestety. Chyba na szczęście jesteśmy koło bazy. Ale nigdy, ale tak się mówi, nigdy nie chwal dnia przed zachodem słońca. Bo chwalić dzień, że wow, super jest, a nagle zaraz się staje taki pierwsze jedzenie. Bo nic przy sobie nie mamy oprócz drewna, które znaleźliśmy i kurczaka, którego zabiliśmy. Dobra, chyba sobie. Nie, mogliśmy tutaj zrobić to z tych crafting. Co przede wszystkim? Przede wszystkim, jak już mamy te deski, to z tych desek patyki. Przycisk nam niepotrzebny. Kilof drewniany. I drewniana. Tak się robiło siekierę. I drewniana siekierę. A to wszystko przerabiamy na deski. Jak trzymacie shift, to od razu wam się całe zrobi. To są drewniane narzędzia, więc słabe. Bardzo słabe, bym powiedział. Ale zawsze to coś. Ale tutaj taka ładna polana. I tak żadnych owiec. Jak to? To żeby na takiej polanie owiec nie było? Nie słychałam. Dobra, zielono, to będę to niszczył. Żeby te drewniane narzędzia. Dobra, jest wioska. Może w lawie, że ci przedmioty się spalają po prostu. No ale może jakieś tam wyskoczyły obok. Przetrwały. O nie, nie tak chciałam skoczyć. Stajemy ze trucia. Nie, mieliśmy szczęście. A noc już się powoli będzie się powoli zbliża. Jak tego, że będzie się zbliżała, nic nas nie uchroni. A gdzie ta wioska? Najwyżej się zabudujemy po prostu. No po prostu owieczka, po prostu owieczki. Po prostu spadły nam z nieba. Nawet nie będziemy wszystkich zabijać. Tak, tylko tutaj szybko. Noby nie atakują. Nie.
znowu zginiemy. Giniesz, odwróć się. W lesie, gdzie są potwory. Więc super się zaczyna. Nowa wersja 1.19. Jak na razie udało nam się zginąć. I jak na razie udało nam się zginąć po raz drugi. Jak na razie udało nam się nie odnaleźć tego, co zbudowaliśmy. Więc super rzeczy. Same super rzeczy. Na razie się nie ruszam, bo potwory może nie zwrócą na mnie uwagi. Przesunę się dopiero, jak zetnę to drzewo. Zrobię miecz drewniany. Wtedy będę chociaż trochę chroniony. Tylko czego nie ma szkieletów, nie widzę, które by na mnie patrzyły. Nie, po co ja to zrobiłem? Dobra. Dobra, stop. Teraz zrobimy 12 patyków, miecz, siekierę i kilą, bo to może nam się przydać ogólnie. Widziałam tam gdzieś creepera. Przepraszam, że się trochę nie odzywałam. I znowu go widzę. Ale więc teraz walka się stoczy. Którą przeżyliśmy. Ale niestety straciliśmy pół serduszka, które już nam się zrobiło. Tam widzimy pająka. Kolejny wrogi mob. Czyli przeżyjemy tą moc. To skończymy po tej nocy, jak dojdziemy do wioski, a jeśli nie, a jeśli, no niestety nie uda nam się przeżyć i zginiemy, to myślę, że jak zginiemy i się odrodzimy, skończymy odcinek, po prostu będzie teraz drugi odcinek. Przeżycie w nocy, może będzie się tak nazywał. Teraz trzeba się rozglądać uważnie, czy nikt nas nie goni. Bo to nie są żarty drewnianym mieczem. Ale zrobiłem ten miecz, bo chociaż 4 obrażenia zadaje. To więcej niż być kogoś siekierą, która wydaje tylko 3. Wiem, że tak się trochę obracam, jakby nie wiadomo. No widzicie, tam jest zombie w pełni. Bocanka możemy wziąć się mówi. Teraz tutaj wspinamy. Teraz zombie. Thank you.
Dobra, dzięki creeperowi myślę, wyszliśmy z tego cało, bo creeper zaatakował pająka, z czego pająk zginął. Ale widzimy szkieleta. Tutaj wcale nie myśli o nas, który wziął nas na puszkę. Ale udało nam się go zabić. Ale wysadził ładny creeper, ładną dziurę. Tam było? Nie, w tych obszarach nie myślałam, że to czerwono czy pająka, który tam jest. Ale patrzcie, tylko tyle uderzeń i już jak nam się miecz zniszczył. Mówiłem, to jest takie, można nawet powiedzieć, badziewie. Patrzcie, ile razy muszę być. O, szczerka. Powiem, nam się miecz nie popsuł. Szybko wzięliśmy tę sztofkę. Siedro. Jeszcze trochę drogi przed nami. A tylko 5 żyć. Już połowę żyć nam potwory zabrały. Tam będą te utopce. Chyba muszę pójść. Może nawet zaraz. Są tam utopce? Nie. Jeśli przejdziemy tu, tam, na tamtą stronę, to jest duża szansa, że wyjdziemy z tego sali, bo w wiosce tak potworów raczej tak dużo nie będzie, bo tam są iron golemy, żelazne golemy, które zabijają takie złe moby. Ale już nastaje ranek, nastaje powiedziałem, ale już taki, ale już potwory zaraz powinny się palić według mnie. Idę tędy, żeby na pewno tam nie zadrzeć z tymi topielcami. Ja mam 3,5 życia. To tym bardziej. A wioska jest tam, czyli jakbyś pamiętam, na górze, gdzie jest dużo kwiatków. O, to idziemy do tej góry. Nie przeprawialiśmy się przez rzekę. O, już tylko 3 życia. Z uwagi na to, że są tam. No nie topielce, tylko... No to pielce. O, dobra. Musimy zabić tego zajączka niestety. To może rzadko się spotyka, bo tak to zrobię zadanie. No tylko zajączki są straszne. Dało mi się, mam jego mięso. Surowy królik. Jak go upieczemy i zjemy, to zrobimy. Tutaj mi się nie pokazuje. Tylko jak nie gram, to mogę sobie wejść w takie. To jest taka funkcja. I mogę zobaczyć osiągnięcie. Jedno jest właśnie takie, że muszę zabić królika, upiec go i zjeść. O, łowieczki, aha, a nie uciekniecie mi. Barwnik będziemy mieli niebieski.
tego maka sobie, niech on ładnie rośnie. My będziemy mieli niebieskie łóżko, takie jakie mieliśmy. Kolejna łowieczka, hurra! To kot. Idę najpierw barwnik. Deski, bo nam zabraknie. Hop. 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 Teraz prądu, jeszcze prądu nie ma. Prądu, z prądu jemy w wioskę. Ale widzę tam pokaźne stado krówek. Będę zabijał tylko te duże, bo one dają mięso i kurę i jedzenie, na którym nam zależy. Ziemia. Ja chyba wszystkie zabiłem, wszystkie są mówią. Macie! Chod nie wziąłem. Dobra, mogę nawet wszystkie wziąć. Bo chod nie wiem. Nie pomadzę. Ale patrzcie, zginęliśmy i już mamy czwarty poziom. I takie wejście, wyjście dla nas. Takie służbowe mamy. Przepraszam was, że to jest taki długi odcinek, ale tyle. Ale to się stało. Teraz piasek potrzebuje i piec. I jedzenie. Mamy bardziej. Jak dzwonię dzwonem, to znaczy, że samicy się chowają do domu. Można powiedzieć, że to jest taki dzwon ostrzega. No halo, kradniemy. No halo, gdzie w ogóle coś hodują tutaj, bo powinni hodować. Niestety mam takie wrażenie, że znaleźliśmy się w tej wiosce, której tutaj koło naszej bazy. Buraki weźmiemy. Można, ale więcej idzie. Jeżeli to już są, to już tyle wyczyliśmy, to już. To już. Jeszcze mogę. Teraz błagam. Dajcie nam coś do jedzenia, naprawdę, proszę. Jestem w takiej sytuacji i wy nie chcecie mi pomóc. O, dziękuję, chlebek. Szmaragdy. Jabłuszka. Wiemy sobie, jabłuszek zdrowe są. Bo nam się życie odnowią od tego. Dobra, tu byliśmy, bo są drzwi
otwarte, to tutaj idzie jeszcze wyżej. Jak na razie nie bierzemy. A to zostawimy, weźmiemy tam to pomarańczowe, ładniejsze jest. Wow! To było żółte, czekaj. Dobra, żółte też może być. Tutaj jest sopia. Statyw zabieramy, bo to mamy, ale to tam jak to się spotyka, to my sobie z chęcią zabierzemy. Ale to nie jest ta wioska, bo tam to była na pustyni przecież. Przeszukamy ten dom, ten domek. Już naprawdę kończymy odcinek, bo naprawdę wyjdzie nam długi. Wiem, że to ja nagrywam taki długi, ale no dzisiaj takie. Ale dzisiaj tak wyszło. Musi być czasami dorodny odcinek, można powiedzieć. Kocioł też wyjdzie. Teraz będzie bez głowy. A kocioł. To można. Dobra, od biedy możemy na razie wziąć. Wziąć. To nam na tyle ochrony, że żyło ho-ho, ale... No, ale zawsze coś. Na razie potrzebujemy piec. Gładki kamień. Niestety, czy nie przypomina wam to trochę tego, gdzie była nasza baza? Chodź. Choć ona pewnie jest na którejś z tych górek. Chyba niestety się pogodzimy. Takim przykrym faktem. Naprawdę przykrym. Że zgubiliśmy wioskę, ale papa, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niestety wszystko straciliśmy. Papa, do zobaczenia.